Siema, siemaneczko, widzowie, dzisiaj gramy w Bluncy. I używamy tego Assassin Hat Monkey. Czy Assassin Monkey. Assassin Monkey Hat, o, dobra. I... Dobra. Czyli ma większy range. To daje nam większy range, że... Ta małpka... Spawnuje... Aha, bo mamy dwa traki. No dobra, to nie będzie najlepszy power do tego. Dobra, ale się przekonam. No nie, 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 nie. Dobra. Mamy ripa, tak powiem. Tak, stronger, no. Weźmy, chciałem taką, takie coś, żeby nam pasowało do, żeby pasowało do mapy, żeby pasowała do towera, ale że nie działa. Więc no, nie możemy, no, takie, co ma dwie drogi. Bo ona wtedy będzie nie wiedziała, ta mopka, o co chodzi. Co tu się... No dobra. Dwa, pięć run speed, bo tak będzie fajnie. O. Dobra, musimy... To jest stronger, dobra. No i teraz jest o wiele lepiej. To była jakaś słaba mapa. No co to miało być? To jest mocniejsze, że ma... Że może... tak się nazywa. Że może... 5 layers. Nie pamiętam, jak to było po polsku, kurde! Layers... Nie wiem, jak widzowie wiecie, to wiecie. Dobra, czyli to jest to samo, że one extra layer, może? Razor Blades ruch. Dobra. Czyli ma większy range, ten Sentry. I jest szybszy. Okej. Okay. To niech będzie... No mamy jeszcze paragon. To jest Blade Master, czyli... Sao da Woodby Proud. Okej. Czemu to jest... Czemu to jest... to są te same... To samo... Tak samo wygląda. To... I to, jak na pizzy, którą wczoraj robiliśmy. Widzowie? Ale pisze. No widzicie? Tu. Tu też. I tu też. To, to i to. Inaczej wygląda. Dziwne. Chyba jakiś bug. Dobra, musimy zwolnić. Trochę z... Popinka ekspert. Te miecze mogą więcej balonów rozwalić, mają większy range i... A, nie. Więcej zadają damage'a do większej ilości balonów. Dobra, upgrade'ujemy. I kupujemy następną. Koło. Małpkę. To kurde. Te balony trochę takie szybkie. O! Kanon może. Double damage. Co? A, dobra, to będzie ten środkowy tier. Tylko nie wiem, czy to w ogóle może tedy rozwalić. Ale dobra. Double damage to.
deal double damage, czyli podwójny damage do takich towerów, tych balonów, co są w miejscu, że są zostanowane. Oprócz Lethal Shock. A, że on nie działa, że jak macie to i to, no to nie działa. No to będę... Bo jak to jest na środkowy... Mom shooter. Bum. No nie, no weź tego. No. Niech debil. Dobra, musimy to. Szybko, szybko, szybko jest. Surprising ambushes. A, że stanujemy. Stanujemy rzeczy. Dobra. Rozumiem. Albo weźmy a good opportunity. Dobra, moment, weźmy. Trochę to tak ściszę. Dobra. Dobra, let's go. Killer strike. Ambusze, czyli jak wylatuje tak prosto, zadają o wiele więcej HP i stanują na dłużej. Okej. Okay. Dobra. Kurde, chciałem go to... Good opportunity. Tu jeszcze mam. Asasyni zostają w miejscu na dwie dodatkowe sekundy. No to nice. Dobra, i teraz... kupujemy... ostatnią małpkę. Czyli... Asasyni są szybsi, więcej się spawnują i mają większy range, spawnują się szybciej i zostają na dłużej, i są asasyni są bardziej mocniejsi i mają szybszy atak speed koło innych asasynów. Stakuje do 5 razy. Jak mamy 5 asasynów obok siebie, to powinno nam zboostować attack speed. Tak mi się wydaje. Ej, to nie wyglądało najlepiej. Nie tak jak z pizzą. Co to rozwaliliśmy. Nie najlepiej. Dobra, no to większy line. Co to było? To mi kasę zarabia. Czy stan to był? Dobra, teraz ulepszamy tą. Rozwalam balony mega szybko. Dobra. To już, że szybciej się spawnują i są na dwóch. No to ulepszymy i możemy. Banana farmę postawić sobie. Co się zaciąłem, no nie? Nie tak, że mi się, że ja się zaciąłem. Nie chodzi o to, że miałem jakiegoś laga czy coś. Tylko, że po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Dobra. Więcej cash dropów, tylko więcej. Dobra. I teraz możemy postawić banana farmę. 3, czy 5, 2, 3. Cztery. No i już o wiele więcej zarabiam. Nie chcę tak, że zrzucam każdą dropę i używam na to, tylko że chcę tak farmić bardziej. Tylko że tak szybciej chyba. Dobra. Sprawdźmy, czy ten bomb shooter nam potrzebny jest. Tak, jest potrzebny. Albo... no dobra. Mam shooter. Co? Jak jest teraz tylko jeden? Czemu jest ich tyle? Czemu to nie może go rozwalić? Nie.
Żeby każdego balonu nie rozwalało, co się. Kurde, no zapomniałem, że on Common Attraction nie ma. Dobra. Bardziej pomagam, więc jest dobrze. Czas Brain Master kupmy. Dobra. Brain Master. Sound would be proud, okej. I. Z którego to wyjdzie? Bo tak dosłownie nie wiem, które to jest. Wiem, że ten pod górę najwięcej jest damage'u zadał. I dalej najwięcej damage'u zadał. Teraz koordynacja. Koordynatowany atak. Dobra, teraz się stakuje? No stakuje się. To ja za chwilę postawię jeszcze dwie te Assassin Monkey Hat. To najpierw kupimy Lethal Shock. Ambusze stanują na dłużej i stanują moaby też. I zadają więcej damage'u. Jest super moc. Ambush zadaje dodatkowo 20% do moab. 20% HP moaba. Do maksimum 2000. No to chodzi o to chyba, że jak że zadajemy 20% tyle ile ma moab HP. I staku i maksymalnie to jest 2000. Coś takiego. Aj, porę. Dobra, widzowie, co to możemy. A właśnie. Chciałem postawić jeszcze dodatkowego. Dwa dodatkowe. Pod górę, no bo one szybciej dają. A będziemy musieli dać MIB do naszych towerów, bo nie wygląda to nie najlepiej. A, mam nieskończone tiery piątne, zapomniałem. To no, kupimy jeszcze tak. No nic widzowie nie kupiliście, nic się nie stało. No nie, ja tylko kasznąłem. No no, kupujemy koordynatowany atak i ulepszamy farmy. Czy farmę, ładniej. Po prostu szybciej farmimy teraz. Tyle. Mamy razy 5 speed. Please, żebyśmy nie zginęli. Okej, zarobimy mega dużo kasy. Wygląda, że na razie nam dobrze idzie. A co najwięcej zadało? Kurczę, dolny i górny są podobnie, tylko że on jest ma większy range, więc nie powiedziałbym. Jezus Maria. Nie powiedziałbym, że dolny jest i dolny jest dobry, ale górny jest lepszy, ale nie ma rangu. Chodzi, że dolny byłby lepszy. Tak bym lepiej. Jeśli bym miał więcej rangu. Bo ten ma więcej momentów, kiedy może zadać. No a on o wiele więcej zadaje. Wygraliśmy. Dobra, free play. Powiem, że Zongi zginął szybko, ale do to wnoszą, więc już nie wiem, czy powiedzieć szybko, czy wolno. Trochę nie za szybko. Sorry, że te na przykład jak to się nazywa? Że te dźwięki na przykład w Bluestone 6 są mega głośne. Przepraszam, co to pomogło. Bo że chcę, żebyście w ogóle coś słyszeli też. Dobra, muszę to ściszyć. Ja to ledwo słyszę. Mi
No, bo on się pokazuje akurat, że dużo jest. Że jest. O kurde! O kurde! Albo to bomb szukać, a może rozwalić. Musimy postawić... MIB. 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 I tutaj. Dobra już. Czemu tyle tych towerów tutaj jest? Czemu to ma 8... 8... Dobra, to jest o wiele lepsze. 97 akurat dobrze znajduje. 98 też. Też. Dobra. Kurde, setną mamy, dobra. Sprzedaj. Sprzedaj. Paragon. Bo czekajcie. Tylko sprzedaj. Bo nie wygląda to najlepiej. Paragon! Boom! O! It's been so long. Czyli nic nie mówię. Nic mówiące o tym. Co robi ten tower, ale widać, że jest mega OP. Dobra, możemy cię usunąć, typie. Dobra, dokąd dojdzie? Dobra, weźmy rundę 139, czyli 140. Okej, czekajcie, czy to jest... To jest military, dobra. Bo tak to bym postawił paragon do bumeranga. Dobra, to może... Kurczę, jakiś random do mnie zadzwonił. Może. A mi na zegarku pokazało, że random. Więc random. Dobra, runda 20, może. 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 Mamy bilion w ogóle kasy. Tak ogólnie. To ten tower jest podobny. Nie, on jest nawet lepszy od pizzy, bo pizza zginęła na. Której? 139 czy 140 bardziej. Czyli fajny tower. Oceniłbym tam tą pizzę, oceniłbym tak z 7, 8. A to bym ocenił tak z. Chodzi, że jak to fajnie wygląda, to bym ocenił z 6,5. A tam tą pizzę to tak na. 8. Mamy jeszcze takie teorie jak na przykład Necromancer. Fajnie wygląda mega. Web Monkey mega fajnie wygląda. Ten Psycho Monkey. Czekajcie, continue wezmę. Pokażę wam jak to wygląda. To fajnie art wygląda. Plasma Lord. To mega fajnie wygląda. Patrzcie jaki ten art. To fajnie wygląda. Mam jeszcze tylko Paragon, tylko że on jest gorszy od tego. Bo to wam daje z 100 mega duże, po prostu tak duże, że coś. Dobra. To jeszcze zobaczmy jakie są towary i chyba mi się porządku. Mamy w ogóle paragony do wszystkiego. Ancient Monkey. Mamy Teacher Monkey. Mamy Soldier Monkey. Nie wiem czemu to na wszystkim ma militkę. Chyba trzeba przeładowywać, tak mi się wydaje. Mamy Rocket Salvo Monkey. Mamy, no to już zrobiliśmy. Cyber Monkey mamy. Mamy Necromancer Monkey. O, ten Death is Among Us. I mamy ten jeszcze. Mamy Super Małpkę. Mamy, co to jest? To jest Web Monkey. I mamy jeszcze inne paragony. Mamy Monkey of Light. No i tyle. To wszystkie towary, które będziemy używali. Spróbuję jeszcze coś innego zrobić.
Tylko, że nie wiem co na Robloxie, niczego nie ma. Wolno tam Kubem. Ale też nie wiem co. A więc zostawcie suba lajka i do następnego.